Reprezentant Szubina, facet, który miał wielkie sukcesy w kategorii do 105 kg, w końcu 3 lata temu był mistrzem świata, później 15 kg większy kategoria Open, też nieźle, ale wrócił w tym sezonie do tradycyjnej 105 i zdobył już Mistrzostwo Europy i w kategorii Ultimate zdobył wicemistrzostwo świata. Za 3 miesiące w tych Mistrzostwach Świata będzie próbował przywieźć nam medal najsilniejszego faceta na świecie. Popularny kuchaj, Marcin Sędlicki, wielkie brawa, wielki oklas. Trzymamy kciuki za Marcina, tak jak mówiłem. Listopad będziemy śledzić te zawody. 3 lata temu był mistrzem świata, mówi jeszcze wracę, jeszcze chcę im pokazać, że złoto należy się biało-czerwonym. No to moi drodzy, mamy już... Dawaj Marcin! Dawaj kukaj! Kurro! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Raz, 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 raz! Góra, góra, góra! Dawaj, 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 dawaj! Swoje, 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 swoje! Brawo! Mocno!
Góra, góra! Opa! Opa! Dla rywali. A więc mamy drugą łopoczącą banderę, bo mamy przecież zgodło w środku. A więc bandera, nie flaga, a na święto Wojska Polskiego zrobili nam piękny prezent. I biało-czerwono będzie do końca. Mamy srebrnego Czajkowskiego, mamy brązowego Krzesińskiego, ale potrzebny jest nam złoty chłopiec z Siubina. Facet, który uwielbia walkę. Facet, który mówi, że wrócił do kategorii 105 kg po Mistrzostwo Świata. I tego mu życzymy. I wierzymy, że tak będzie. Zaczął od zdobycia Pucharu Europy. 9 konkurentów. 6 konkurencji. A on do końca ma jeszcze siłę przybić piąteczkę. Biało-czerwona bandera za chwilę na najwyższym stopniu podium, bo zwycięzcą Pucharu Europy Jelcz-Laskowice 2019 jest Marcin Kukaj Sedlicki. Wielkie brawa. Jeszcze piąteczka. No wariatuńczo typowy. Zawsze na zawody jeździ żona i mała córka Anelka. Zawsze z nią wychodzi na dekorację. Dziś dziewcząt nie ma, więc robi sobie rundę honorową. Wielkie brawa. Sedlicki za chwilę zniesie puchar za miejsce pierwsze, a wtedy wszyscy zrobimy tu wielki hałas. Więc uwaga, jeszcze gratulacje od kolegów. No i za chwilę pan burmistrz tu uczyni honory. Pan Bogdan Szcześniak. No to uwaga, Marcinie, tutaj jestem, panie burmistrzu. Wielkie brawo! Wielki mistrz dzisiaj pokonał mistrza Europy, pokonał byłych mistrzów świata, Rykrze, pokonał Rosendala. Na mistrzostwach świata, na parcie, Marcin, z takimi samymi sukcesami. Tego ci życzymy i dawaj puchar w górę. Jeszcze pan dyrektor mówi, że jak skończy karierę, to ma robotę w kadrach.